Skąd się wziął pomysł na fundację? No ja myślałem już bardzo dawno, aby ludziom pomagać, bo sam widziałem bardzo wiele tragicznych sytuacji rodzinnych, tylko tak jakoś mi nie wychodziło, aż wreszcie zebrałem się w 2008 roku i właśnie ona tutaj powstała. Marta jest po operacji guza przyssadki mózgowej, miała gruczolaka, no i w takim stanie teraz jest. Ona tam miała trochę komplikacji, ten guz pękł, rozlał się i tam uszkodził część nerwów, szczególnie wzrokowych, których teraz nie widzi, bo nerwy są uszkodzone bardzo. No i ma niedowład lewej strony. Zgłosili się do nas jej koleżanki i koledzy z liceum, żeby robić koncerty poprzez naszą fundację i tak zaczęliśmy i to Marta była naszym pierwszym takim tutaj jakby podopieczną naszej fundacji. Opieka przy niej musi być praktycznie całodobowa. No na pewno jak już... Od rana do wieczora. Staramy się jeszcze, żeby uzbierać trochę więcej, no i pojechać na jakieś takie porządne rehabilitacje. Ona tak bardzo chce na hipoterapię jechać. To nie jest osobiste pytanie, no i nie wstydzę się tego. To jest atak sardeniowo-mózgowy. Ogólnie objawia się tym, że człowiek jest wiecznie w sumie zmęczony, ma całą koordynację ruchową, no i całą wymowę. Sylwek zachowuje się poprzez tą swoją chorobę tak, jakby chodził pijany. Nawet ludzie nieraz do niego zwracali mu uwagę, jak jeszcze chodził, że o, idzie pijak, on się odzywał, nie, ja nie jestem pijak, ja jestem chory. Co mnie zrobił, to się męczę. I to jest właśnie trudne, bo mówię, coś zrobię i jestem zaraz zmęczona. Czyli gdziekolwiek się nam przejdę ubikacji, to masakra. Jest to choroba po prostu nieuleczalna, nie ma na to lekarstwa. Dla niego tylko i wyłącznie rehabilitacja i bardzo dobre odżywianie. To jest tak, że jestem ich podopiecznym. Oni wiadomo, organizują różne rzeczy jako fundacja, no ja z nich wtedy korzystam. Ostatnio suplementy diety i to brałem, no i dostałem też od nich w sumie wózek inwalidzki, no i czasami nim jeżdżę po mieście. Patrycja urodziła się ze skrajnym wodogłowiem, które spowodowało niedowład czterokończynowy. Do 3 lat przechodziła 18 operacji neurochirurgicznych związanych z dysfunkcjami zestawek, które pomagają jej żyć i po prostu ciało obce nie chciało się przyjąć, co spowodowało straszne wycofanie się jak gdyby dziecka z takich podstawowych funkcji życiowych. Wiadomo, że finansowe sprawy to spędzają rodzicom dzieci niepełnosprawnych, no jednak tutaj duży problem. Dziecko ma zapewnioną tutaj taką ciągłą rehabilitację i wsparcie to finansowe, które nam pomagają zbierać rodzina, znajomi, koleżanki, koledzy z pracy. Po prostu te pieniążki są przekazywane. Nie ma żadnych problemów, pieniążki docierają do dziecka, mamy powiedzmy no, taką stabilizację, że no, na chwilę obecną powiedzmy na ten rok pozyskaliśmy jakieś środki i dzięki temu no, 2 razy w tygodniu no, jest ta rehabilitacja. Rehabilitacja Patrysi polega na tym, żeby uruchomić ją jak najszybciej, jak najlepiej, żeby mogła siadać, mogła wstawać, mogła się pionizować, bo jak dotarłam do Patrysi, to Patrysia nie mogła nawet głowy unieść do góry. Teraz
już potrafi unieść głowę w pozycji leżenia na brzuchu, potrafi w siedzeniu utrzymać chwilę tą głowę. Kroczkami, kroczkami osiągamy. Jest bardzo osobą uśmiechniętą, jak jej coś pasuje, to się uśmiecha, a jak coś przeszkadza, no to potrafi też pokazać ten smutek. To jest jeszcze temat rzeka. Bardzo dużo do pracy, bardzo dużo, bo tutaj, tak jak wspominaliśmy, tylko jest 2 razy w tygodniu. To jest kropla w morzu. Chcemy jak gdyby zabezpieczyć dziecko w taki sposób, żeby miała jak najwięcej tych rehabilitacji. Może uda nam się kiedyś pojechać na turnus rehabilitacyjny, bo jeszcze na tak owy nigdy nie pojechała, mimo że ma 7 lat. I dlatego no, chciałabym poprosić osoby, które nie mają komu przekazać, nie mają nikogo bliskiego, niepełnosprawnego bądź jakiejś znanej fundacji, żeby ewentualnie wspomogły tu fundację naszą małą Zgierską, no i między innymi Patrycję, oddając 1% zamiast do budżetu państwa na te chore dzieci. Michał w 2006 uległ wypadkowi, w wyniku którego doznał urazu mózgu i jego stan przez rok był ciężki, był w stanie wegetatywnym z porażeniem czterokończynowym, także przez pierwszy rok to walczyliśmy o życie Michała. Obecnie cały sztab ludzi walczy o komfort dnia codziennego, o poprawianie warunków fizycznych, psychicznych. Michał codziennie uczestniczy w terapiach. Na dzień dzisiejszy Michał potrafi przejść z moją pomocą do ubikacji, potrafi zejść na materac, potrafi z materaca wejść na kanapę. Ma sprawniejsze rączki, bo były olbrzymie przykurcze. Owszem, idzie z pastyka. I to jest do wypracowania i najprawdopodobniej nogi do operacji, ale to musimy skonsultować z ortopedą. Ale wszystko jest plastyczne, rozćwiczone. Inaczej to po prostu nie byłoby możliwości wyprostowania ręki, nogi. Michał by po prostu leżał. Jak roślinka, a tak to Michał uczestniczy w życiu naszym codziennym. No, staramy się normalnie żyć. Michał jest podopiecznym Fundacji Twój Poranek. Od kilku lat fundacja pokrywa koszty rehabilitacji Michała, tej domowej rehabilitacji. Ponadto z fundacją jeździmy na rajd, na wszelkie organizowane przez fundację imprezy integrujące, także jest ścisła współpraca. Mamy wiarę, nadzieję i na lepsze jutro, na lepszy komfort naszego życia i o to walczymy. Walczymy cały czas o sprawność Michała, o poprawianie jego komfortu. Przemek zachorował w 2000 roku na bardzo rzadką chorobę krwi, która się nazywa anemia aplastyczna. W 2002 roku miał przeszczep szpiku. Niestety w wyniku powikłań spowodowanych infekcją nastąpiło pogorszenie jego stanu i zapadł na drugą bardzo rzadką chorobę, która się nazywa zespół Guillain-Barré. Jest to stan zapalny wszystkich nerwów obwodowych, co powoduje porażenie czterokończynowe. Moja współpraca polega głównie na tym, że wraże prowadzą moje konto KRS i mam z fundacji rehabilitację. Rehabilitacja jest bardzo kosztowna i nie byłoby nas stać, żeby jemu tutaj zapewnić tą rehabilitację, a dzięki temu 1%, który tam jest składany i który fundacja zabezpiecza dla niego na tą rehabilitację, jest bardzo duża poprawa w tej chwili już u niego. Duże postępy widzę. Pamiętam okres, gdy sam się próbowałem rehabilitować i nie bardzo mi to szło, a teraz, gdy przychodzi pani rehabilitantka, jest duża poprawa. Wzmacniam mięśnie, biodra, plecy, ramiona, ćwiczenie rąk,
ćwiczenie nóg, masaż. My już jesteśmy, że tak powiem, trochę wiekowi i trzeba go doprowadzić do takiego stanu, żeby on mógł w pewnym momencie zacząć funkcjonować samodzielnie, przynajmniej w jakimś tam procencie, no bo na razie to jest tylko i wyłącznie skazany na opiekę mamy i taty. Żebyście Państwo no tą złotówkę nie żałowali, bo naprawdę ta złotówka może wahać w tą stronę albo w tą stronę o ich życiu, o ich kalectwie i tak dalej. A oni, muszę powiedzieć, są tak naprawdę sami. Oni się wstydzą iść i prosić i dlatego wiem, że takie fundacje są potrzebne. Założyliśmy spółdzielnię socjalną, która będzie wykonywała wiele prac związanych właśnie z fundacją. I między innymi zrobiliśmy już gabinet rehabilitacyjny, który będzie służył także przede wszystkim naszym podopiecznym. Fundacja jako fundacja no przede wszystkim wymaga dochodu w rodzinie, bo to jest no i ustawowo nas to obliguje, żebyśmy pomagali praktycznie tym wszystkim, którzy są najbiedniejsi. To nie znaczy, że my wyręczamy państwo, bo jest do tego także jeszcze i opieka społeczna, ale niektóre choroby, niektóre porażenia, które występują u ludzi, tych pieniędzy im nie wystarcza ani na leki, ani na tą rehabilitację. Dlatego może się każdy do nas zgłosić, jeżeli będziemy mogli pomagać, to będziemy pomagali na tyle, ile nas będzie stać.